Ksiądz Bogdan Blajer jest wykładowcą historii sztuki Wyższego Seminarium Duchownego, konserwatorem zabytków i dyrektorem Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej. Rok temu ukazał się jego pierwszy zbiór wierszy z palety barw i z życia kart. Od tamtego czasu ksiądz Blajer napisał kolejne utwory, które znalazły się w drugim tomiku zatytułowanym Uwielbiaj duszo moja Pana. Sądzę, że ten drugi tomik wierszy jest podobny do pierwszego, chociaż różni się dlatego, że tamten pisałem dla podkreślenia mojej rocznicy urodzin, 60. zresztą, a ten powstał w ciągu roku, czyli od wydania tamtego atomika, bo mniej więcej rok temu chyba tutaj byłem, więc dość intensywnie chyba pisałem i trochę różni się od tego pierwszego. Nie jest to może taki sentymentalny, emocjonalny, myślę, że będę spokojniej przeżywał to spotkanie z czytelnikami niż poprzednio. Jest refleksja nad życiem, nad życiem religijnym, nad naszym kontaktem z Panem Bogiem. No to są odwieczne tematy, nigdy nie do końca wypowiedziane, bo każdy z nas jakoś inaczej spostrzega Pana Boga, swoją wiarę, ludzi. W tym oczywiście ukazuje się bogactwo Pana Boga, ale też naszych myśli, które gdzieś tam do niego chcą trafić. Spotkanie autorskie w czytelni Biblioteki Miejskiej rozpoczęło się występem artystycznym w wykonaniu podopiecznych z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu. Następnie wiersze księdza Blajera zaprezentowało koło przyjaciół poezji działające przy Uniwersytecie III wieku. Dziwne twe promienie są światłem poranka. Ciepło w nich ma schronienie, jak dotyk dłoni kochanka. Ty rytm życiu nadajesz, kiedy rano wstajesz roślinom, zwierzętom, człowiekowi. Twoim ciepłem dzień się odnowi. Kto steruje twą mocą przez dzień i nocą, że wędrujesz bez spoczynku jak zegar na rynku? Moje książki na półkach ułożone wciąż chodzą sobie roztargnione. Ja je układam starannie, by znaleźć tę, którą szukam. Ona gdzieś się podziała, a ja w czoło się pukam i zgaduję, gdzie się schowała. Może poszła do koleżanki, by strony przeliczyć, obśminione rogi podginać. Może poplotkować o sztuce albo ogólnie o nauce. Może wiersze wspólnie czytają, albo nawzajem się poznają. Może się spierają, która mądrzejsza, która czytana od rana, a która zapomniana. Podczas spotkania autor opowiedział o swoim nowym tomiku poezji, o tym, co chciał przekazać w utworach. Myślę, że tytuł sam mówi o tematyce tych wierszy i one są chyba podobne do siebie, chociaż niektóre są troszeczkę zaprawione taką dozą dobrego humoru, żeby nie nużyć czytelnika. Ja czytam też dużo poezji, zresztą zawsze konkurencję się poznaje. Czego się tam człowiek uczy i niektóre wiersze do mnie nic nie mówią mi. Trudne są do zrozumienia, nie wiem, co autor chciał powiedzieć. Dlatego unikam takich rzeczy. Ja piszę chyba bardzo prosto, nawet rymuję bardzo dużo w tym tomiku wierszy, żeby były po prostu takie spokojne i lekkie do strawienia. Długo się zastanawiałem nad tematem, jak całość tej treści ująć w jednym tytule. No i tutaj podebrałem wypowiedź Matki Bożej, która po nawiedzeniu świętej Elżbiety właśnie powiedziała te słowa Magnificat, czyli uwielbia dusza moja Pana. No to Maryja jest dla nas wzorem wiary, głębokiej zaufania Panu Bogu. No i w zasadzie nasze życie religijne powinno polegać na tym, żebyśmy uwielbiali Pana Boga. A już nie do zniesienia jest, kiedy ludzie oskarżają Pana Boga za cokolwiek, za jakieś zło, które dzieje się w naszym życiu. Pan Bóg nie ma nic z tym wspólnego. Ksiądz Blajer posiada wiele pasji. Pisze wiersze, maluje obrazy, ale też kolekcjonuje i naprawia stare mechaniczne zegary, których ma już w swoim zbiorze ponad 200. Trzeba by je uścichli, bo to też kilka rodzajów jest zegarów. Ja zajmuję się
tak tylko mechanicznymi. On też reperuje zegary od stojących do wiszących pod tak zwane kominkowe, czyli stojące na jakimś kredensie czy jakiejś szafce. No ale w ogóle zbieram budziki stare, które no, gdzieś tam w latach 80. ubiegłego wieku się skończyły definitywnie, kiedy pojawiły się budziki na baterie. Nie są produkowane mechanicznie. A kiedyś to było no, coś normalnego, każdy miał w domu przynajmniej jeden budzik. No i właśnie straciły swoich właścicieli, zostały bezpańskie. Ja zbieram takie środki, mam ich ponad 200. Każdego przeglądam, uruchamiam na nowo. No, wszystkie chodzą. Wszystkie chodzą, niektóre tam mają jakieś potknięcia, bo na przykład nie dzwoni tak jak trzeba albo coś tam. Bo bardzo trudno jest z częściami do tych oczywiście budzików. Ogromną pasją księdza są również motocykle. Jestem szefem klubu motocyklowego w naszej archidiecezji częstochowskiej. No i mamy kilku takich kolegów. Mam. Którzy jeździmy na motorach, mamy swoje barwy klubowe. Jesteśmy zarejestrowani w kongresie polskim motocyklowym, więc robimy różne akcje też charytatywne w czasie zlotów, spotkań motocyklistów. Więc już jesteśmy chyba 6 lat w polskim klubie motocyklowym, w ogólnopolskim, bo to jest ogólnopolski motocyklowy klub księży. Natomiast każda decyzja ma tak zwany chapter, czyli taką część, która przynależy do jakiejś diecezji. Przypomnijmy jeszcze naszym telewidzom, jakim motocyklem ksiądz jeździ, czy może motocykl się zmienił przez te lata, przez ten rok? No, zmienił się teraz, jeżdżę Kawasaki versus litrówka, więc trochę taki no turystyk. To jest bardzo wygodny motor do podróżowania. Ma dużo kufrów, więc można się zapakować i jechać gdzieś tam przed siebie. Podczas literackiego wieczoru w bibliotece można było podziwiać wystawę prac malarskich księdza Blajera i zakupić tomik poezji Uwielbiaj duszo moja Pana. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia.